jeszcze taką prośbę do pana przewodniczącego. Tak. Ponieważ nabieram coraz większych wątpliwości dotyczących sposobu realizacji najważniejszych inwestycji w mieście. Jak na przykład lodowisko, gdzie skończyło się stwierdzonymi usterkami, gdzie skończyło się nierzetelnością wykonawcy. Ja nabieram możliwości co do inwestycji pod tytułem morza, kładka. Tam są zaangażowane publiczne pieniądze. Jakby pan przewodniczący zechciał gdzieś w międzyczasie uwzględnić w pracach naszej komisji kontrolę tych inwestycji, ale nie tylko od strony formalnej, finansowej, ale też czy pan przewodniczący nie zechciał rozważyć zaangażowania jakiegoś eksperta, który stwierdziłby, gdzie leżą przyczyny takiego kończenia się tych inwestycji. No bo dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że przy wielu okazjach, jak się spotykam z mieszkańcami Giżycka, to zaczynają się śmiać. Mówią, słuchaj, jak to jest? Przecież są zatrudnieni w Urzędzie Miasta kompetentni ludzie, inżynierowie, posiadający odpowiednią wiedzę. Miasto wydaje pieniądze na zatrudnianie inspektorów nadzoru. I za każdym razem, jak się to skończy jakaś inwestycja ważna dla miasta, zaczynają się schody. A to drzwi za wąskie, a to schody za wąskie, a to nie taka technologia przy remoncie molo. Nie. Czy zechciałby pan przewodniczący rozważyć taką możliwość? Tutaj proszę pana, panie radny Jelec, ja proponuję jedną rzecz. Jest do rozważenia. My możemy podjąć taki wniosek, ale proponuję tego. Jest taki w październiku i w listopadzie kontrola wykonania remontu inwestycji. My jako komisja rewizyjna możemy wystąpić do burmistrza. Możemy znaleźć człowieka, zaproponować koszty. No bo temu człowiekowi, spesowi, inspektorowi trzeba zapłacić. Andrzeju, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Mnie chodzi o co? Żebyśmy się dobrze przygotowali do tematu, żebyśmy nie popełnili jakiegoś babola i nie... Ja proponuję na październik, przy planowaniu, jak będziemy mieli we wrześniu, zaplanując temat, ale musimy zlecić facetowi, żeby... Dlaczego? Dlatego ja proszę, żebyśmy spróbowali ustalić, jakiego fachowca mamy zatrudnić, bo na pewno nie księgowego, jakiego fachowca mamy zatrudnić, bo mnie chodzi po prostu o to, w którym miejscu popełniono błąd przy realizacji tej inwestycji, żeby wskazać ten błąd, żeby w przyszłości takich błędów uniknąć. Czy zatrudniając inspektora nadzoru z zewnątrz, nie zatrudniając inspektora przez Urząd Miejski, czy też powinien to być jakiś inny fachowiec, no nie wiem, ja się na tym nie znam, na tych rozwiązaniach budowlanych, ale mówię, no to nie jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale to jest opinia moich znajomych, to jest opinia mieszkańców Giżycka, z którymi mam czasami do czynienia, którzy mówią, no jest coś nie tak, skoro każda większa inwestycja kończy się jakąś porażką. Więc trzeba by było znaleźć, gdzie tkwi przyczyna tego rodzaju właśnie porażek. I dlatego proponuję, żebyśmy jako komisja rewizyjna spróbowali ustalić, nie leczyć objawy, a zwalczyć przyczynę, wyleczyć przyczynę. I spróbować wskazać, na przykład pani burmistrz, że przy użyciu eksperta ustaliliśmy, że tu tkwi błąd. I prosimy panią burmistrz o zlikwidowanie tego błędu. No uwaga jest, ja proszę pana, czy w tym planie musimy, no bo powołanie eksperta do tego musimy my wystąpić jako komisja rewizyjna przy planowaniu tematu do burmistrz, no bo musimy wskazać, musimy mieć środki, trzeba temu człowiekowi zapłacić. Ja się zgadzam. I teraz proponuję, o ile mamy, przykładowo, kontrola, wykonanie remontu i inwestycji w październiku. My na posiedzeniu we wrześniu będziemy planować. O ile? No właśnie, no ja się nie znam. No to ale... październikowe posiedzenie, żebyś już, że tak powiem... We wrześniowym musimy ustalić na październiku. No i wtedy musimy, nie idziemy na Wilanowie zrobili stołówkę, nie stołówkę, tam odbiory, nie odbiory, ale chcemy. Nie my, ale my idziemy razem z tym ekspertem. Przepraszam. Razem. No właśnie. I wtedy. I ja proponuję, o ile mamy plan w październiku, na wrześniowym posiedzeniu komisji musimy zaplanować, podjąć odpowiednie działania zgodnie ze statutem, zwrócić się do pani burmistrz, bo
To trzeba by było zrobić już, żeby ewentualnie poszukała środków na zatrudnienie eksperta. No ale no, dlatego my musimy na piśmie zwrócić się zgodnie ze statutem paragraf taki i taki, chcemy to, to i to. Okej, okay, więc dlatego wystąpiłem z takim wnioskiem, że pan przewodniczący. Ja proponuję na września, we wrześniu, żeby ten problem. No bo jest później tak, następnie. Analiza rozliczeń inwestycji komunalnych. Ja rozumiem rozliczenia. Mnie nie chodzi o rozliczenia finansowe. Ale kontrol. Okej, okay, no to jest w planie pracy komisji. A mnie nie chodzi o rozliczenia finansowe. Mnie chodzi o znalezienie błędu, który tkwi w funkcjonowaniu Urzędu Miasta, który powoduje, że tak, a nie inaczej kończą się inwestycje. Gdzie tkwi ten błąd? Bo jak ustalimy, gdzie tkwi błąd, jak ustalimy, gdzie tkwi błąd, to będziemy w domu, będziemy mogli powiedzieć, panie burmistrz, w tym miejscu jest błąd. I trzeba ten błąd. Przepraszam, jest budżet? Tak. Panie, jest budżet, do 26, starszy, ciepły. Starszy, ciepły jest. Proszę dokładnie przeanalizować uwagi, wnioski. Wnoszę po do tematu, co dotyczy tych inwestycji, to z tego, co pamiętam, to jeżeli zlecenie powoduje środki finansowe, dodatkowe, to o tej sprawie winna być uchwała Rady Miejskiej. Tak jest. I się zwrócimy. Komisja ustali, zwróci się do przewodniczącego Rady i no tak. Statut no, no, dlatego wystąpiłem z tą propozycją na dzisiejszym posiedzeniu. Proponuję we wrześniu ten temat przy kontroli, żeby ten temat ruszyć. Proszę Państwa, to co powiedziałem, że jest budżet, macie Państwo budżet dzisiaj. To mówiąc, to jest za pół roku, część jeszcze nie jest z inwestycji. To co ustalamy, czy mają inne pytania Państwo uwagi? To jest płynne. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Wasze posiedzenie zamknięte.